Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty. Czyta Magdalena Różdżka. Odcinek 16. Dni, których nie znamy. Główny motyw liryczny Dni, których nie znamy powstał, nie ukrywajmy, w łóżku, kiedy późną nocą artysta, gnębiony wątpliwościami, czy słusznie wybrał swą drogę życiową, nie mógł zasnąć i męczył swoją żonę długimi rozważaniami o tym, jaki ten świat jest czarny. Chcąc przerwać straszliwe dylematy, odezwałam się w te mniej więcej słowa. O czym ty mówisz? To, co było, minęło i nic nie jesteś w stanie z tym zrobić. Po czym dodałam. Ale ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, bo z nimi coś możemy zrobić i od ciebie zależy, jak one będą przebiegać, jakich dołożysz starań. Pamiętam, że małżonka owa fraza uderzyła niczym piorun. Cichcem wstał, coś tam zanotował, a później okazało się, iż nocny wers wbił mu się głęboko w głowę. W tym mniej więcej czasie Jan Kanty zagrał Markowi refren nowego utworu, mówiąc: zrób coś z tym. I zdarzyło się, że pan Grechuta jechał pociągiem, którego rytm kół narzucił skojarzenie, że słowa "ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy" idealnie współgrają z melodią refrenu Janka. W ten właśnie sposób powstała jedna z najważniejszych piosenek w dorobku obydwu twórców. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że tej nocy wydawało się, iż Marek zrywa ze sceną. Rozmowa naprawdę taki przybierała obrót, a niedługo potem artysta wystrzelił całym szeregiem przebojów. To były okolice końca roku 1970. Marek Grechuta miał wówczas 25 lat. Radio Z Gold. Gramy zawsze wielkie przeboje.